Cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiet i mężczyzn. Przed rozpoczęciem zabiegu lekarz, pielęgniarka lub położna higienicznie myje ręce. Osoba przeprowadzająca zabieg kompletuje zestaw do cewnikowania. Powinna umieć wykonać tę czynność samodzielnie. Na rynku dostępne są gotowe zestawy do cewnikowania, do których w razie potrzeby należy dołożyć jałowy cewnik. Jego rozmiar i rodzaj uzależniony jest od cech indywidualnych pacjentki. Przed wykonaniem zabiegu personel sprawdza tożsamość pacjentki, informuje o celu jego wykonania oraz uzyskuje świadomą zgodę. W trakcie zabiegu należy zapewnić pacjentce intymność. Najlepiej wykonać go w pokoju zabiegowym. Jeśli jednak musi się odbyć w sali szpitalnej, należy osłonić łóżko pacjentki parawanem, a osoby, zwłaszcza odwiedzające, poprosić o opuszczenie pomieszczenia. Tuż przed rozpoczęciem zabiegu personel dezynfekuje ręce. Następnie wyciąga jałowy podkład i kładzie go na wózek zabiegowy. Osoba wykonująca cewnikowanie wydaje polecenie pacjentce, aby ułożyła się w pozycji na plecach, nogi zgięła w stawach kolanowych i biodrowych oraz z odwiedzionymi na boki udami. Podkłada pod krocze serwetę. Teraz należy rozłożyć zestaw do cewnikowania. Czynności te należy wykonywać bardzo uważnie, aby nie dotknąć powierzchni jałowych. Jałowym podkładem przysłaniamy nogi pacjentki, odsłaniając jedynie miejsce zabiegu. Po raz kolejny dezynfekujemy ręce. Następnym krokiem jest polanie gazików preparatem antyseptycznym do błon śluzowych. Otwieramy cewnik i wykładamy go na jałowy papier, tak aby nie uległ zabrudzeniu.
Otwieramy także worek do cewnika i zakładamy jałowe rękawiczki. Wyciskamy żel znieczulający, a następnie łączymy cewnik z workiem. Otwieramy także płyn do wstrzyknięć. Teraz przy pomocy jałowego narzędzia dezynfekujemy krocze w następującej kolejności. Warga sromowa większa, dalsza. Warga sromowa większa, bliższa. Warga sromowa mniejsza, dalsza. Warga sromowa mniejsza, bliższa. Okolica cewki. Teraz najważniejszy moment. Personel jedną ręką, w zależności od preferencji, rozchyla wargi sromowe i uwidocznia ujście zewnętrzne cewki moczowej. Drugą ręką chwyta cewnik i moczy go w żelu ze środkiem znieczulającym. Następnie wprowadza go ruchem półobrotowym na głębokość 10 cm. Następnie podaje do portu cewnika wodę do iniekcji. Celem tej czynności jest wypełnienie balonika i tym samym ustabilizowania cewnika w pęcherzu moczowym. Cewnik układamy pod kolanem pacjentki, a worek na mocz zawieszamy przy łóżku poniżej pęcherza moczowego. Wszystkie rzeczy po zabiegu zbieramy i wyrzucamy do czerwonego kosza. Ponownie dezynfekujemy ręce. Zabieg odnotowujemy w dokumentacji medycznej. Osoba wykonująca zabieg dezynfekuje ręce. Następnie zakłada rękawiczki celem przygotowania zestawu do cewnikowania.
otwiera i wyjmuje sterylny zestaw do cewnikowania. Na jałowej serwecie umieszcza cewnik foleja w taki sposób, aby niejałowym opakowaniem nie dotknąć wcześniej rozłożonego sterylnego zestawu. W taki sam sposób dołącza do zestawu jałową serwetę operacyjną z otworem. W kolejnym kroku należy umieścić chłonny podkład higieniczny pod pacjentem. Teraz przygotowujemy worek na mocz, a obok niego kładziemy miskę nerkowatą. Nie dotykając powierzchni jałowych, nasączamy gaziki płynem dezynfekująco-myjącym. Lekarz lub pielęgniarka zdejmuje rękawiczki, ponownie dezynfekuje ręce, a następnie zakłada sterylne rękawiczki dołączone do zestawu do cewnikowania. Otwieramy żel znieczulający. Przygotowujemy strzykawkę z płynem do wypełnienia balonika utrzymującego cewnik w pęcherzu moczowym. Przygotowujemy cewnik foleja do założenia. Tuż przed rozpoczęciem zabiegu następuje obłożenie pacjenta i pola zabiegowego sterylną serwetą.
Personel chwyta prącie, zsuwa napletek i stosuje preparat antyseptyczny do błon śluzowych. Dezynfekuje żołądź i ujście cewki moczowej. Chwyta prącie, podtrzymuje w pozycji pionowej i wciska do cewki moczowej jałowy żel znieczulający. Następnie wprowadza cewnik przez ujście cewki moczowej. Jeżeli nie ma zwężenia, cewnik swobodnie dochodzi do zwieracza zewnętrznego, gdzie napotyka na niewielki opór. W tym momencie personel zmienia położenie prącia na poziome, dzięki czemu cewnik zmieni swój kierunek i swobodnie wsunie się do pęcherza. Wprowadzenie cewnika może być także wykonane przy użyciu jałowego narzędzia. Po ukazaniu się moczu wsuwa cewnik na długość od 1,5 do 2 cm. Teraz personel łączy końcówkę cewnika z workiem na mocz. Następnie wypełnia balonik solą fizjologiczną w celu ustabilizowania cewnika w pęcherzu moczowym. Musi także pamiętać o zsunięciu napletka po zakończonym zabiegu. Układa cewnik pod kolanem pacjenta. Końcowe czynności to posprzątanie wszystkich rzeczy, zakrycie pacjenta i zdjęcie rękawiczek. Zabieg należy odnotować w dokumentacji medycznej.